Kurde, ale zrobicie sobie kiedyś taką herbatę, że jak się jej napiłeś, to miałeś takie trzeszczące aż zęby. I pewnie tak sobie myślicie, Lucek, co to za bardzo fantastyczny, klasyczny Mustang na miniaturce i ty będziesz nim driftował? Jak to zrobisz? Co to za Mustang? A przetrzyj oczy, Spidermanie. Zobacz, to wygląda jak Mustang? Moim zdaniem w kilku miejscach może wyglądać jak jakiś taki starszy Mustang, ale zobacz na przód. He? A tu jakiś Mitsubishi Galant. Nie, nic z tych rzeczy. To jest Aston Martin Vantage V600, a dokładna jego nazwa to jest. To jest ciekawe. Aston Martin V8 Vantage V600. Jeśli dobrze tak to mówię. Wychodzę i tak. Aston Martin V8 Vantage V600. Dokładnie tak. Z 98 roku. Wygląda sobie w ten sposób. I rzeczywiście jakby tak spojrzeć z daleka, jeśli byśmy ten samochód wrzucili na przykład do GTA San Andreas i z daleka by nam się nie wczytały dobrze tekstury, kontury, to model i kształt bryła samochodu byłaby w miarę podobna do Mustanga. Koniec. Bo z noczek mamy tutaj Aston Martin i koniec. To jest Aston Martin. I już. I co właściwie ja z nim zrobiłem? To jest jeden z samochodów, właściwie tak naprawdę to niewiele samochodów zostało mi do kupienia. Prawie wszystkie samochody, które są do kupienia w Fordzie, to już je mam w garażu. Tak naprawdę te, co mogę kupić, jest ich niewiele i zacząłem przeglądać te samochody, które mam w garażu i zacząłem zastanawiać się, który byłby fajny na drift. No i mamy tu wielki motherfucker z przodu V8, jakoś tam 700 litrów ma co najmniej. Napęd na tył, na tylne kapcie i bardzo ładny, długi kształt samochodu. Pomyślałem, no i jeszcze klasyk w dodatku, można powiedzieć, że to jest klasyk z 98 roku. No nie, no taki klasyczny trochę wygląd. Podoba mi się no samochód i pomyślałem, a co jakby go tak zrobić na ten drift i spróbować czegoś nowego. Ostatnio zrobiliśmy sobie Audi RS5 chyba. No i jako driftowóz nie wyszedł, nie był jakiś tam fantastycznym driftowozem, ale wyglądał fajnie podczas tego driftu. I ja sobie tak pomyślałem, a co jakby tego Astona tak skombinować na ten drift? No i próbuję, coś tam sobie driftuję, kombinuję. I ty, okazuje się, że w pewnym momencie ten samochód jest bardzo przyjemny do driftu. W sumie większość samochodów w Fordzie można zrobić na drift i okazuje się, że są one bardzo przyjemne do driftu. Niektóre się do tego driftu nadają bardziej, a inne mniej. Jaki jest ten Aston? Właśnie, Aston, słyszałeś? Jaki jest? Aston jest fantastyczny. Powiem wam, że jest troszeczkę ociężały przy skręcaniu, nie jest to taki JDM i można z niego wycisnąć soki, jeśli chodzi o driftnik, jeśli chodzi o punkty na przykład, ale jest odrobinę ciężko zrobić taki idealny ślizg. Driftuję nim bardzo dużo, nawet tutaj przed chwilą ziomeczek pisał, że mam spust do tego driftowania, ja po prostu trenuję, żeby na odcinku pokazać wam coś fajnego, no. I nagrałem sobie kilka scenek, gdzie naprawdę udało mi się kilka fajnych linii poprowadzić. Nie jestem jakimś tam En Largo, który driftuje fantastycznie na kierownicy we wszystkich możliwych grach symulujących drifting. Ale kurczę, na padzie gra mi się fajnie i jakoś ten samochód w drift potrafię wprowadzić mniej więcej. To muszę wam przyznać, że jest bardzo fajnie przy tym samochodzie, zrobiłem sobie taki mniej więcej tuning i popróbujemy sobie na razie w mieście coś tam polatać bokiem, a potem pojedziemy w kilka takich stref driftowych i popróbujemy tam upierniczyć jakiś taki wynik, a na jednej strefie driftowej zupełnie przypadkowo zrobiłem nawet rekord życiowy, gdzie pokonałem mojego najlepszego driftowoza, jakim jest BMW E36, fantastycznie pomalowany. Tutaj z tyłu widzicie naklejkę, YouTube tam, Mów po ludzku, coś tam. To zrobił jeden z widzów, bardzo mu dziękuję, poinformował mnie na Discordzie, że taką naklejkę zrobił i powiedział, jak ją mam wyszukać. Wyszukałem, nakleiłem na samochód i mam. Także bardzo, bardzo ci dziękuję. I jeśli chcecie podsyłać mi takie rzeczy, takie projekty, takie coś robić w grach, albo macie jakieś pomysły, to wbijajcie na Discorda i dzielcie się nimi ze mną, ja tam jestem
praktycznie od razu dostępny i odpowiadam na większość komentarzy, pytań i tak dalej. Najrzadziej odpowiadam na pytania typu Lucek, kiedy będzie live z tej gry, bo to jest na porządku dziennym, że takie pytania są. Jak to jest? No zobaczcie, tutaj jest na przykład BMK przede mną, bo to jest fantastyczny... fantastyczny samochód driftu i BMW-ki mi ogólnie bardzo pasują jako samochody driftingowe. BMW-ki, oczywiście japońskie, japońszczyzna. To jest esencja, nie? Napęd na tył i jazda. Dobra, ale coś, popróbujmy tym Astonem. No, co my zrobimy z tym Brytyjczykiem, moi drodzy? Czy damy radę jakiś tu ładny drift, jakieś ładne linie pocisnąć? No tak gadam, zamiast brać się do roboty. No ale pewnie parę scenek już takich ciekawszych widzieliście z tego mojego treningu driftowego. No ale co wam mogę pokazać na żywo? Mogę wam pokazać dużo. Tylko muszę się odrobinę skupić. Więc tak, tu mamy kilka ścieżek prostopadłych zakrętów 90 stopni. I popróbujmy. I zaraz sobie pojedziemy też tam gdzieś na wioski tak zwane. Tam sobie popróbujemy. Także bardzo fajnie da się go opanować. O, było blisko przesteru, ale zrobiłem ten taki swój tuning, że promień skrętu jest duży. Naprawdę robi to robotę. Aj, tutaj troszeczkę za wcześnie z tym biegiem. Mogę jeszcze odwrócić i próbujemy tu. Próbowałem robić też nim bardzo długie, bardzo szybkie drifty, mały kon, wiecie o co chodzi, tak żeby tylko leciał dym spod opon. Da się. On jest taki trochę ociężały w odwracaniu go, wiecie. Zrobiłem mu stabilizator, tak żeby wszystko było sztywne maksymalnie, żeby jak najszybciej się odwracał, ale jest jednak taki trochę ociężały. Są samochody typowe do driftu, które rzeczywiście są takie mega responsywne, a ten jest taki... Jest taki ciężki, trochę taki... On od razu się nie odwróci, on będzie się opierał. Ale da się go wyczuć, jeśli wcześniej sobie popróbujemy. A co ciekawe też, wiecie, że najlepsze wyniki w driftingu tym samochodem osiągnąłem nie na PC-cie grając w 60 FPS-ach, tylko właśnie na konsoli grając w 30 FPS-ach. To jest najdziwniejsze. No i bardzo fajne w tym samochodzie jest to, że mamy tutaj sześciobiegową skrzynię biegów. A więc te biegi są bardzo długie, mamy tu ogromny moment obrotowy. To jest jeszcze, wiecie, ten silnik, duża pojemność, mega dużo mocy i możemy sobie od niskich obrotów nawet spalić kapora na jakimś tam niekonwencjonalnym biegu w porównaniu do dzisiejszych driftowozów, powiedzmy. Jakichś tam fokusów i innych tego typu dwulitrowych bestii. A, tutaj mamy prawdziwą V8-kę i wiecie, tutaj nie ma zmiły. 600 ton waży ten silnik, więc dupa lata na wszystkie strony i fantastycznie. Jest, tak ma być. O, tu właśnie wbiłem na jakąś strefę driftową, nawet nie byłem świadomy, ale poszło jak poszło. To jest, nie jest moja ulubiona strefa driftowa, ale na jednej z tych moich ulubionych stref driftowych, gdzie jest mi ciężko wbić jakiś fajny wynik, udało mi się pobić swój rekord. Chyba miałem 125 tysięcy rekordu, a wbiłem sobie bez większego problemu 135, więc tam niewiele więcej, ale i tak. Robiłem tamten drift moim najlepszym driftowozem. Normalnie spocone dłonie, wiecie, czoło kurcze starego Indianina, a nie, jak się na nich mówi, nie Indianinowie, tylko oni chyba się nie pocą w ogóle, ci z czerwoną skórą, nie? No właśnie, to nie powinienem powiedzieć, ale czoło spocone, wiecie, skupiony, tutaj ten i taki wynik osiągnąłem, a tym sobie pojechałem i szarpnął nagle o 10 tysięcy jeszcze więcej punktów i czuję, że mógłbym jeszcze więcej, dlatego tam pojedziemy i spróbujemy pokonać zaraz ten mój wynik, no, w drifcie, chociaż to wynik wynikiem, a tutaj się też liczy to, czy tym samochodem łatwo jest trzymać linię i czy w ogóle fajnie się driftuje, jest to przyjemne. A muszę powiedzieć wam, że dla mnie driftowanie w Forzie prawie każdy samochód jest przyjemny. Więc Aston Martin tutaj jakoś specjalnie dużo nie zmienia w tej kwestii. Ale zobaczcie sobie tutaj, jak pięknie się leci. Cyk. Tutaj mamy jakiś zakrętos.
zredukowałem na dwójkę, gówno to dało. No a co do dźwięku, czy wy słyszycie jak on brzmi? Bo ja tak słyszę, no coś tam słychać. Brzmi dosyć unikalnie, ale pewnie jest jeszcze zajebiście. Zaczęła robić się noc. Jest jeszcze pewnie kilka innych samochodów, które brzmią dosyć podobnie w Fordzie. Nie ma się co oszukiwać, no te dźwięki są dublowane w niektórych autach. Na przykład BMW E36 po swapie silnika na V8 brzmi tak samo jak AMG. To jest taka bolączka troszeczkę, no bo przecież na ten dźwięk składa się szereg innych rzeczy, jak na przykład specjalnie zaprojektowany dla AMG układ wydechowy, te wszystkie końcówki, całe te, jak to się tam nazywa, no to takie te rzeczy, to są w środku. Grałem w Car Mechanica, to pamiętam, teraz już zapomniałem wszystkie takie katalizatory, nie katalizatory. No wszystko tam składa się na to, że ten dźwięk jest zajebisty po prostu, nie? A BMW, no nawet po słapie, okej, ten silnik może mruczeć, ale tu no, dźwięk składa się też szereg innych rzeczy. No ale pomijając to, dźwięk w Astonie jest spoko. Muszę Astona nauczyć, żeby dawał dźwięk, kiedy mówię o nim właśnie podczas grania. No dobrze, i teraz sobie jedziemy do tej strefy, o której wam mówiłem. Jest niestety ciemno, a ja uwielbiam jak jest jasno, bo wtedy widać cały ten dym, cały ten rozpierdziel związany z samochodem. No i teraz nie wiem, czy coś my tutaj doświadczymy jakichś takich wow, lucek, ale zajebiście. No i przejechałem już połowę tego driftu i jeszcze przesterowałem. No jest strasznie, jest strasznie. Tylko, że właśnie większy ruch uliczny, cholera, jasne. Jak nie urok, to sraczka. Tutaj troszeczkę za bardzo nim pomachałem. Lubię właśnie takie płynniejsze drifty. Ale zobacz co się dzieje tutaj, człowiek. O siedmie pszczony trafol! O! W nocy chociaż nie było tego dziadostwa, nie? Ale teraz przynajmniej mogę widzieć, czy samochód jest na drodze, czy nie. To jest plusik zdecydowany. No i tak wygląda sobie Aston Martin Vantage z 98 roku. Moim zdaniem jest bardzo fajny, taki... Ostatnio ktoś wysłał chyba na właśnie ludzkiej, no na kebabach ludzkich, wysłał ktoś zdjęcie nowego Nissana GT-R'a koncepcyjnego na 2020 rok. Nie wiem po co robią teraz te samochody, no on wygląda okropnie, bardzo źle. I nawet Ford GT z 2017 roku dla mnie już to jest trochę przesada. I moim zdaniem powinni robić już samoloty osobiste, a nie super samochody. Myślę, że wyszłoby taniej w produkcji. Nie trzeba byłoby kół i hamulców do nich doczepiać, no. By było lepiej, moim zdaniem. Te samochody naprawdę przestają wyglądać jak samochody, tylko jak jakieś takie poduszkowce, czy coś w tym rodzaju. A taki właśnie klasyk jak Aston Martin V600 robi na mnie wrażenie większe niż te nowe koncepcyjne samochody. Bardzo fajny przód, bardzo fajny tył, bardzo fajne kształty klasyczne. Nie? On nie wygląda nawet jak Aston Martin. W ogóle bym go nie do tej marki nie, wiecie, nie przyporządkował. Jest fajny. Także polecam wam go przetestować sobie na driftik. Oczywiście inne samochody też będziemy sobie testować w Fordzie Horizon 3. Ja was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.